16 czerwca wspominamy świętą Ludgardę, dziewicę. Ludgarda urodziła się w Tongres, na terenie Belgii, w roku 1182. W wieku 12 lat została oddana na wychowanie do klasztoru sióstr benedyktynek świętej Katarzyny w okolicach Limburga. Nie czuła się powołana do pozostania w zakonie, ale kiedy objawił się jej Chrystus, zrozumiała, że tu jest jej miejsce. Mając 18 lat, złożyła profesję zakonną. W 5 lat później została przeoryszą. Następnie, pragnąc jeszcze większych umartwień, przeniosła się do mających surowszą regułę cystersek w pobliżu Brukseli. Prowadziła życie ascetyczne, pełne modlitwy. Doznawała licznych przeżyć mistycznych, spotkań z Chrystusem, Maryją, duszami czyśćcowymi. Zaświadczył o tym pewien dominikanin, który znał ją osobiście i spisał jej żywot. W roku 1235 straciła wzrok, słynęła z daru uzdrawiania chorych i nawracania grzeszników. Była prekursorką nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego. Zachowała się słynna modlitwa Dworu Niebieskiego, która została objawiona świętej Ludgardzie. Ludgarda zmarła w opinii świętości 16 czerwca 1246 roku. Jej relikwie spoczywają w Bas-Itre. Jest patronką Belgii, a także dobrego rozwiązania, niewidomych i niepełnosprawnych. Ikonografia przedstawia świętą podczas modlitwy przed Chrystusem ukrzyżowanym. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie świętej Ludgardy, dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.